Cześć. Dzisiaj chciałem się wypowiedzieć na temat dostępności RTX-ów 30 serii. One są dostępne, może w mniejszych ilościach, bo dużo tu mówi, że nie ma. Są dostępne, nawet na Allegro to widać. Oczywiście w cenach absurdalnych, ale można je kupić. Więc przychodzimy do Allegro, wam pokażę coś. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy kartę. Tu się zakradła jedna 2060, a dlatego, że tu ma w nawiasie RTX. I tak, zobaczcie, w jakich one są cenach. To jest 3060 Ti na przykład 7000, ale są normalnie dostępne. W absurdalnych cenach, ale są. Dla tych, co chcą kupić, nie ma problemu, tylko trzeba zabolić. Okej. To jest jedna sprawa. Teraz przejdźmy sobie do 70. Tak samo są 70 dostępne. W różnych wariantach. O. Jak widać na załączonym obrazku. To samo 80. Proszę bardzo. Za 8500 można wersję od Nvidia mieć. I tutaj proszę bardzo. Po 9000, 10000. Okej, ale są dostępne. Cena absurdalna. Wiadomo, jak czegoś jest mało. Ale o tych cenach zaraz powiem. Się wypowiem na temat cen. I tu mamy RTX 3090. W cenach 15 020, 16. Pamiętam parę dni temu było można kupić po 10, 12, 13 tysięcy te karty. Widać, że ceny idą w górę. Tylko z tym, że podejrzewam, że sprzedawcy mniej zarabiają, niż nam by się na tym mogło wydawać. Żeby je dostać do sprzedaży, mieć je w ofercie swojej, też muszą zabulić pewnie niemałe pieniądze. Troszeczkę więcej dać, żeby je dostać i mieć w swojej ofercie. Więc tutaj też jest wiadomo, jak jest duży popyt, a mała podaż, ceny rosną. Ale można dostać je. Tak jak widać, jedno z odpowiedzi tak, ale w absurdalnych cenach. Okej. Ale są ludzie, którzy chcą to po prostu mieć. I są gotowi nawet większą cenę zapłacić i mieć wcześniej, mieć tą kartę niż inni. Tym bardziej przy cenie RTX 3090. To jest karta, gdzie dużo firm weźmie ją do komputerów filmowych, mocnych, dużych komputerów, do renderowań grafiki fotorealistycznej, większych tam projektów, obliczeń. Więc ona na siebie zarobi, ona się zwróci, więc te firmy są gotowe dać więcej, bo chcą mieć tą kartę, zwiększyć im to wydajność. To. Więc tutaj nie ma z tym, myślę, problemu. Te ceny tych 80, 70, 60 są duże, czasami nawet dwukrotnie większe, ale jak mówię, rynek dyktuje ceny, więc popyt, mała podaż i taki mamy efekt. Możemy mieć tylko nadzieję, że z czasem to się zmieni, ale wiadomo, brak podzespołów, problem z pamięciami RAM, zobaczymy, jak to się potoczy. Podobno czerwiec, chyba koło czerwca ma to się zmienić, drastycznie ta sytuacja, ale zobaczymy. To się z miesiąca na miesiąc się zmienia. Różne źródła różnie podają. Tak słyszałem. Na razie, cześć, pa. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Zapraszam was na mojego Discorda, link w opisie. Czym więcej nas będzie, tym bardziej, że tam też zamierzam robić streamy. Właśnie na Discordzie. Już sobie obczaiłem wszystko specjalnie dla członków Discorda. Bo tam na więcej sobie mogę pozwolić. Na luźniejsze zachowanie. Czasami, żeby coś bardziej soczystego powiedzieć. Wyrazić się na spontanie na jakiś tam temat. Na razie. Cześć. Pa.